Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Dzisiaj wyjątkowo na kanale YouTube w niedzielę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cotygodniowy, to tym razem niedzielny, a nie sobotni przegląd europejski. Witam naszego gościa Dominika Ciosi, dziennikarka, publicystka, pisarka również. Ale my dzisiaj wyjątkowo nie zaczniemy od spraw europejskich, unijnych czy związanych z Europą Zachodnią, chociaż jest o czym mówić, dwa, trzy ważne tematy omówimy. Ale dzisiaj rozpoczniemy od daty 19 października, 40. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. No, okrągła, chociaż cały czas niewyjaśniona. Te 40 lat wydaje się być dużo, bo na przykład więcej niż ja żyję i niż wielu pewnie naszych słuchaczy żyje, na pewno jako świadomych obywateli. A jednak ci, którzy bezpośrednio brali udział w zabiciu, zamordowaniu księdza Jerzego, ciągle jeszcze żyją. Pojawiają się informacje, że pan Piotrowski, który jakby dowodził tą grupą, nie wiemy na czyje zlecenie, nie wiemy czy, no, możemy podejrzewać, czy to był Kiszczak, a może Jaruzelski, a może jeszcze wyżej. Były spekulacje, że może to wywiad cywilny, może wywiad wojskowy przejął tą sprawę. Dużo jest spekulacji, no ale obecnie on był tym, który jest najprawdopodobniej tym bezpośrednim wykonawcą. Emerytura mu, zdaje się, została przywrócona w skromnej wysokości 12 tysięcy netto miesięcznie. Więc taka historia, która może i ma te lat 40, ale cały czas jest po pierwsze niewyjaśniona, a po drugie cały czas dużo mówi o Polsce, może o samych Polakach również, o tym, że morderca chodzi, niewiele mu się stało, wyszedł po amnestii w roku 94, bo ja dobrze pamiętam, a może nie, 2001, przepraszam, on jako ostatni wyszedł, 2001 rok opuścił zakład karny, a teraz żyje, nawet działa, nawet popiera określone partie polityczne. 40 lat od zamordowania księdza legendy Solidarności. Dominika, co ty o tym i sądzisz, i myślisz, jakie masz uczucia, kiedy wspominasz, że 40 lat temu doszło do tego najbardziej brutalnego mordu, nie jedynego bynajmniej na duchownym w czasach komunizmu, w latach 80. również, w szczególności. Ja jestem, Łukaszu, od ciebie starsza, niestety. W lawym emisji. To nie widać. Czego bym, na co bym nie stawiał. Bóg zapłać. Ale pamiętam z dzieciństwa informacje w ówczesnym dzienniku telewizyjnym, pokazały się takie szczątkowe o tym, że znaleziono szczątki księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście to było podane w taki sposób, żeby ludziom przypadkiem za wiele nie powiedzieć, ale i tak wszyscy wiedzieli. Ja mieszkałam, wychowałam się w Nowej Hucie, w Krakowie, w niedaleko mnie była parafia bardzo słynna, Arka Pana, gdzie odbywały się msze solidarnościowe. I bardzo często w czasie stanu wojennego te msze były rozpędzane przez zamowców. Ludzie biegli następnie przez park, dobiegali na moje osiedle i jako, że mieszkaliśmy na parterze, był wystający balkon, to pamiętam taki widok z dzieciństwa, jak pani w takiej mocno zaawansowanej ciąży biegła. Za nią biegło kilku bardzo odważnych dżentelmenów z pałami, którzy oczywiście odwagę pokazywali w tym, że chcieli zaatakować kobietę w ciąży. Moja babunia otworzyła balkon. Tą panią jakoś się udało wciągnąć. Ona znalazła schronienie. Na szczęście ci grzeczni panowie, mili panowie, nie weszli do mieszkania. Ale to są takie obrazki z dzieciństwa i oczywiście ta postać księdza Jerzego Popiełuszki, która była symbolem kilku rzeczy, symbolem oporu wobec komunistów, symbolem bohaterstwa do końca, symbolem niewinnej ofiary, symbolem takiej Polski, jaką chcielibyśmy mieć i symbolem, który pomimo, że jego sprawcy nie doczekali się należytej kary, to jednak to ksiądz Jerzy zwyciężył, bo czego oni wtedy najbardziej chcieli? Chcieli go nie tylko zabić fizycznie, torturując wcześniej, ale chcieli po prostu wymazać pamięć o nim,
liczyli na to, że jak on zniknie, to zniknie też wspomnienie o nim, ludzie zapomną i w ten sposób pozbędą się problemu. A stało się odwrotnie, bo jego siła po śmierci, siła oddziaływania jest o wiele większa niż była za życia, a za życia była i tak już bardzo spora, tylko że głównie się ograniczała do Warszawy, do okolic. Natomiast po śmierci ksiądz Jerzy stał się jeszcze bardziej mocną, wpływową postacią i to jest to jego pośmiertne zwycięstwo. Dwa lata temu byłam na konferencji poświęconej w Częstochowie na Jasnej Górze, poświęconej właśnie księdzu Jerzemu Popiełuszce i miałam przyjemność wielko poznać siostrę księdza Jerzego, siostrzeńca również, który mieszka w Stanach, bratanka, przepraszam, siostrę i bratanka. Ten bratanek mieszka w Stanach Zjednoczonych i to też takie wielkie wrażenie na mnie zrobiło. Natomiast no rzeczywiście, no to jest plucie ofiarom w oczy, w twarz to, co się teraz dzieje, bo przecież jest wiele mniej znanych, prawie bezimiennych ofiar komunistów, którzy owszem, może nie stracili życia, ale stracili zdrowie, stracili karierę i żyją na jakichś marnych pensyjkach. Dopiero właściwie kilka lat temu ci ludzie zaczęli dostawać bardziej godne emerytury, czy też renty. Przez całe lata to był największy chichot historii, jeśli tak można delikatnie bardzo określić to obrzydliwe zjawisko. Niestety zapomniałam nazwiska pana. Młody chłopak, 18-letni, wówczas brał udział w strajkach we Wrocławiu. Został tak pobity, aresztowany i tak pobity w więzieniu przez oprawców komunistycznych, że wrócił jako kaleka na wózku inwalidzkim i całe jego życie był sparaliżowane, całe jego życie legło w gruzach. 18-letniego chłopaka, który wiadomo, że później tak, ani nie poszedł już na studia, bo też nie miał za co żyć, ze skromnej rodziny z tego, co pamiętam, pochodził. Kariery zrobić nie mógł, nie zrobił, rodziny nie założył, czyli właściwie w 18 roku życia jego życie w pewnym sensie się skończyło i dopiero w 2018 roku żył ten człowiek w skandalicznie skromnych warunkach. Matka opiekowała się nim, matka już na emeryturze. I dopiero w 2018 roku Mateusz Morawiecki tutaj zainterweniował. Wtedy było właśnie upomnienie się o te ofiary komunistów. I ten człowiek dopiero wtedy otrzymał jakąś godziwą rentę. No to jest strasznie przykre, że tyle lat po tak zwanym zakończeniu komuny, dopiero ci, którzy byli ofiarami, otrzymują jakieś wynagrodzenie, rehabilitację różnego w różnym sensie, a ci, którzy byli sprawcami, no teraz właściwie ponownie otrzymują przywileje. No, nie da się tego kulturalnie skomentować. Rzeczywiście. Jest tak, że to rozliczenie jakby się cofa i jakby za obecnej koalicji rządzącej, gdzie no, częścią składową jest były SLD z Włodzimierzem Czarzastym na czele, to ta presja na pewną sprawiedliwość dziejową i na rozliczenie tych, którzy popełniali przestępstwa w komunizmie, jest jakby, nie jest głównym priorytetem obecnych rządów, obecnej koalicji rządzącej. I o tym też warto pamiętać w kontekście 40 lat, jakie mijają od zamordowania księdza Jerzego przez funkcjonariuszy SB. Jak powiedziałem, nie wiemy na czyje do końca zlecenie działali, bo fakt, że działali sami z siebie i że tam osoba w ręce to było zbyt dobrze zorganizowane. Tak, czy nawet majora chyba nie podejmowała tego typu działań, więc mało jest naiwnych, którzy by w to wierzyli, aczkolwiek pewnie jacyś się znajdą. No dobrze, a my od historii sprzed lat 40 przejdźmy do teraźniejszości, bo miniony weekend w dużo ważnych, ciekawych informacji z Brukseli obfitował. Nawet z samej Brukseli mamy taką może nie ogólnoeuropejską, ale symptomatyczną czy symboliczną dla strony Europy informację do omówienia. No ale zacznijmy od tej z pierwszych stron gazet. Spotkanie odwleczone z uwagi na huragan, ale się odbyło. Spotkanie w kontekście wojny na Ukrainie. Spotyka się Europa ze Stanami, Europa w składzie dwa państwa z Unii Europejskiej, Niemcy, Francja, więc tutaj mamy już symboliczne przyprezentowanie, kto właściwie ustala najważniejsze sprawy w Europie. Do tego Wielka Brytania po Brexicie, poza wspólnotą, ale dalej silna.
No i Stany Zjednoczone, tak wygląda Zachód, jeżeli chodzi o decydentów. Nie ma tam Polski, nie ma tam Włoch, nie ma tym bardziej Hiszpanii, mniej sprawą zainteresowanej. No ale Polska mogłaby się pojawić, nie ma jej przy stole. Co to było za spotkanie, na ile było ważne? No i na ile to, że tam nie było polskiego premiera Donalda Tuska, wskazuje, że jednak pozycja Polski jest no, spadająca, jeżeli chodzi o kwestie wojny lub pokoju na Ukrainie. Mówiliśmy już o tym tydzień temu, co najmniej podczas spotkania, o tym, że właśnie szykuje się konferencja na temat przyszłości Ukrainy, scenariusz zakończenia wojny, który wymyślił sobie ukraiński prezydent Zełenski. Chce nim zainteresować i zaangażować się w jego realizowanie liderów światowych. No i to, że nie ma Polski, no to jest tam naprawdę żenujące. No, nie, ten powrót Polski jako gracza wielkiego raczej niekoniecznie się udał, skoro w temacie, który jest nam najbardziej bliski, bo przecież bezpośrednie sąsiedztwo, zaangażowanie Polski olbrzymie od samego początku i wieloletnie w dodatku w sytuacji na Ukrainie, no i Polska nie bierze udziału w tej konferencji. Nie ma żadnego kraju z naszej części Europy. Oczywiście nasuwają się skojarzenia z Teheranem, z Jałtą, kiedy o nas, bez nas mówiono oczywiście. W tym wypadku nie jest to prosta analogia, bezpośrednie przełożenie sytuacji, bo oczywiście to nie dotyczy bezpośrednio nas, ale jako, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy, także pośrednio, jeżeli się decyduje to, w jaki sposób ma być ta wojna zakończona, jak będzie wyglądać status Ukrainy, jak będzie wyglądać mapa Ukrainy, jak będzie wyglądać proces odbudowywania Ukrainy i Polska w tym nie bierze udziału, no to jest to naprawdę żenujące i tutaj nie mam takich wielkich pretensji może do Niemiec, do Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, bo każdy z tych krajów myśli o sobie i to nie oni są dłużnikami Polski, ale pretensje można mieć jak najbardziej uzasadnione do Ukrainy, która po raz kolejny scenariusz ten sam się realizuje i Ukraina go realizuje, czyli stawia na Niemcy. Oczywiście za jakiś czas się na tym przejedzie. Polska, która pomagała, zostaje wystawiona do wiatru i to za jakiś czas, później Polska znowu zapomni, Ukraina zapomni, zapomni o tym, że Niemcy zawiodły ją. Za kilka lat się sytuacja znowu powtórzy, tak właściwie widać, że historia nie zawsze jest nauczycielką życia, albo może jest nauczycielką, ale uczniowie niezbyt lotnych umysłów są, skoro nie potrafią nauczyć się zrozumieć pewnych mechanizmów i wciąż ładują się te same schematy i te same błędy popełniają. No oczywiście zobaczymy, co z tej konferencji wyjdzie. Ten plan Zełenski przedstawiał też wcześniej w Brukseli, bo był gościem pewnej części unijnego szczytu. Również w NATO, kiedy było spotkanie ministrów obrony, pojawił się, chciał zachęcić do swojego planu na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. No i specjalnie spektakularnego sukcesu nie odniósł, bo zarówno Unia Europejska, ale także i NATO co do tego planu Zełenskiego są dosyć mocno podzielone i to, o co chciał też apelować i próbował apelować prezydent Ukrainy, czyli o to, by Ukrainę przyjęto do NATO, to też spełzło na niczym, bo oczywiście już na kilku unijnych szczytach podkreślano, że Ukraina któregoś dnia zostanie członkiem NATO i to nie od Rosji ma zależeć się, kto będzie należeć do NATO i to nie będzie też coś wymierzonego przeciwko Rosji, ale prezydent Ukrainy staje się zapominać o bardzo prostej rzeczy, że jedną z zasad, reguł NATO jest to, że członkiem Paktu Północnoatlantyckiego może być tylko taki kraj, który ma uregulowaną kwestię granic z sąsiadami, po to by NATO, przyjmując kraj, który nie spełnia tego warunku, nie ładowało się automatycznie w konflikt zbrojny. W przypadku Ukrainy to przede wszystkim sama wojna się jeszcze nie skończyła. Po wojnie będzie proces ustalania granic i dopiero wtedy, kiedy te granice będą ustalone, kiedy wojna się zakończy, dopiero wtedy można mówić o próbie wyznaczenia daty członkostwa w NATO, choć oczywiście są także inne kryteria, które Ukraina będzie musiała spełnić. Zatem jeżeli Zełenski oczekiwał, że od razu usłyszy datę członkostwa wejścia Ukrainy do NATO, no to wykazał się albo
cynizmem politycznym, licząc, że jego wyborcy to jakoś łykną, albo wykazał się niewiedzą kompletną. Tym bardziej, że to jest w tym momencie, dopóki wojna trwa, to jest wróżenie z fusów, bo nikt nie wie, kiedy się wojna zakończy, więc jak można mówić o kolejnych krokach. No, także ten jego plan zakończenia wojny niespecjalnie by zyskał jakiś bardzo pozytywny odbiór. Tak jak mówię, wczoraj w piątek mówił nawet o tym na konferencji prasowej dla dziennikarzy polski wicepremier, minister obrony, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał uczciwie, że nie ma pełnego entuzjazmu, pełnej zgody na forum NATO co do tego, co proponuje Ukraina. No i sama konferencja, no to już to właściwie to wszystko. Rzeczywiście, ale no z drugiej strony jest tak, że też jest stanowisko Waszyngtonu, które mówi, no chcielibyśmy pomóc bardziej, ale tutaj o dziwo, a no może nie o dziwo, wręcz to jest logiczne, Berlin mówi, że nie, że takiej pomocy udzielać nie będzie, jeśli chodzi o wykorzystywanie broni zachodniej do atakowania terytorium rosyjskiego, więc Taurusy i nie pojadą i nie będą wykorzystywane przez wojska ukraińskie. No ale jest tak, że ta asertywność Berlina w pomocy dla Ukrainy zaczyna dominować i że w tej chwili już Kijów, który no, trochę tradycyjnie momentami bardzo mocno stawia na Berlin, po raz kolejny się sparzył i że po tej konferencji no, media światowe, także ty blisko obserwująca te procesy, przecież także obserwujesz działalność NATO i politykę dookoła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na ile jest tak, że w tej chwili już nie ma takiej ochoty pomagać Ukrainie i w tym spadku zaangażowania zaczyna przeważać stabilny, taki metodyczny opór Berlina, który coraz bardziej pokazuje, że nie chce pomagać, nie bardzo chciał pomagać, ale już teraz nikt go nie przymusza, więc on zaczyna i inne kraje w pomocy stopować. No więc właśnie Ukraina by, tak jak powiedziałam przed chwileczką, po raz kolejny wpadła na własne życzenie w tą samą pułapkę. I się też wydawało ukraińskim politykom, że jak w Polsce będzie zmiana rządu, no to też łatwiej z rządem Platformy Obywatelskiej Ukraina będzie przybliżać się również do Unii Europejskiej. Teraz w tym wypadku, jeżeli chodzi o stawianie na Niemcy, no to no jest tak jak wspomniałam, a Niemcy mają jeden cel i też trudno im się dziwić, bo wydaje im się, że są na tyle daleko od Rosji. Polska ich dzieli, Polska będąca członkiem NATO, mająca coraz lepiej jednak uzbrojoną i liczniejszą armię, że Rosja bezpośrednio Niemcom nie zagrozi i Niemcy chcą jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie. Nieważne, czy ten pokój będzie dla samej Ukrainy korzystny, bo Niemcy chcą jak najszybciej siąść ponownie do rozmów biznesowych z Rosją, wrócić do robienia interesów z Rosją. Zresztą nie same Niemcy, tylko jest spora grupa krajów, które mają takie podejście. Właściwie tylko Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, kraje skandynawskie częściowo są zwolennikami innej opcji. Wiedzą, że to nie może być byle jaki pokój na warunkach rosyjskich, bo to tylko Rosję rozzuchwali i za jakiś czas Rosja, która zdobyła na tej wojnie doświadczenie, oczywiście też poniosła straty, ale zdobyła doświadczenie, przetestowała nową broń, Rosja będzie ponownie groźna. To mogą zrozumieć tak naprawdę tylko kraje, które bezpośrednio czują na plecach oddech Rosji, miały doświadczenia historyczne i wiedzą, czym się to może skończyć. Cała reszta widzi czubek własnego nosa, myśli o tym, by jak najszybciej móc ponownie robić interesy z Rosją i niech ta wojna się jak najszybciej zakończy, tym bardziej, że jest coś, co obserwuję już od jakiegoś czasu i to nie jest kwestia ostatnich tygodni, ani nawet miesięcy. Na zachodzie Europy społeczeństwa, mówiąc brutalnie, są znużone wojną na Ukrainie, pomaganiem Ukrainie. Jest takie przekonanie, że ile to już trwa? 2,5 roku, niedługo będzie 3 lata, a tymczasem, tak też nawet jak mówiliśmy tydzień temu, pojawia się ryzyko nowego międzynarodowego wielkiego konfliktu, czyli myślę o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a biorąc pod uwagę skład etniczny społeczeństw zachodnioeuropejskich, to, że jest bardzo dużo
mieszkańców pochodzenia nieeuropejskiego. Skład religijny, to, że jest bardzo dużo muzułmanów, to dla nich ważniejszym, dla tych części społeczeństw, czy to francuskich, czy hiszpańskich, włoskich, niemieckich, dla nich ważniejsza, bliższa ciało koszula jest wojna na Bliskim Wschodzie, bo to jest coś, co ich bezpośrednio dotyczy, a jakaś tam wojna na Ukrainie to dla nich jest coś abstrakcyjnego i woleliby, by Europa zaangażowała się bardziej, jeżeli chodzi o konflikt bliskowschodni, a z kolei rządy krajów tych zachodnioeuropejskich też muszą to brać pod uwagę, bojąc się chociażby protestów, zamieszek, przeniesienia konfliktu na własne ulice i to też wpływa na ich postawę. Zatem następuje coraz bardziej przełożenie tego, przesunięcie zainteresowania ze wschodu Europy, z Ukrainy na kwestie bliskowschodnie. Też wiadomo, patrząc na to zupełnie logicznie i nie żartując, bo to nie jest temat do żartów, to też trudno, by kraje, których bezpośrednio ten konflikt nie dotyczy, były zaangażowane w kilka konfliktów. No bo gdyby wybuchło na pełną skalę na Bliskim Wschodzie, to też będzie musiała być jakaś chyba reakcja, może nie bezpośrednia, ale jakaś NATO czy krajów zachodnioeuropejskich. Czyli to będzie kosztować pieniądze, bo w najlepszym wypadku to będzie pomoc humanitarna dla ludności cywilnej, a to kosztuje. I w tym momencie, jeżeli są koszty, które trzeba by było ponosić na rzecz wspomagania Ukrainy. I teraz jeszcze dojdą potężne koszty związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, a sytuacja gospodarcza też nie jest bardzo różowa, no to są to zbyt duże koszty dla krajów i Unii Europejskiej i NATO. I każdy polityk też musi brać to pod uwagę i myśleć racjonalnie, nie chcąc ryzykować gniewu własnych obywateli. No, przepraszam, może jestem zbyt brutalna w tym, co mówię, zbyt bezpośrednia, ale nie ma co czarować rzeczywistości. Pani redaktor, to już na koniec jeszcze omówmy bardziej ten brak Polski przy tym stoliku. Oczywiście no, może mówić skandal, tak byśmy to powiedzieli, ale jak to opisuje prasa zachodnia? Czy w ogóle odnotowuje? Bo tak jak szykowałem się do naszej rozmowy, to przejrzałem szybko prasę europejską, francuską, trochę niemiecką, anglojęzyczną, czy oczywiście najbardziej, bo to najłatwiejsze i jednak w infosferze pojawiają się takie głosy, no nie są dominujące, no nie jest to pierwsza, że to się wybije z tego spotkania, nie ma tam Polski, ale jednak jest to zauważane, że Polska jest nieobecna. Zachód odnotował to, że z Polską nie trzeba rozmawiać, że z tą ekipą też de facto, no bo tak to też trzeba czytać, że z tą ekipą obecną w Warszawie w kontekście pokoju na Ukrainie nie trzeba prowadzić rozmów. To zostało odnotowane przez wiele mediów europejskich i faktycznie część dziennikarzy, komentatorów krytykuje za to Zachód Europy, że dlaczego w temacie tak bardzo ważnym, gdzie Polska była jednym z liderów i wciąż jest jednym z liderów, jest jednym z tych krajów, które są prymusami wewnątrz NATO, jest prymusem, jeżeli chodzi o i w tym kraju, który zapoczątkował, jeżeli chodzi o pomaganie Ukrainie i w tym wypadku Polska będąca w dodatku sąsiadem Ukrainy, ważnym, dużym sąsiadem, nie jest reprezentowana i to się odczytuje jako policzek dla Polski, także obecnego rządu jak najbardziej, ale też dla całej naszej części Europy, która ponownie nie jest reprezentowana. Polska byłaby przecież nie tylko reprezentacją Polski, ale byłaby swoistym delegatem naszej części Europy, czyli Litwy, Łotwy, Estonii, przynajmniej Czech, Słowacji, całej tej wschodniej Europy, na której to jest bardzo ważny temat i tym razem się okazuje po raz kolejny, że jak przychodzi do ważnych rozmów, to są równi i równiejsi, są obywatele pierwszej i drugiej kategorii, a cała Europa Wschodnia ponownie jest tym uważana za tych obywateli drugiej kategorii. No dobrze, to przejdźmy do kolejnego spotkania. To już była polska delegacja, no bo być musiała spotkanie Rady Europejskiej, przywódcy państw unijnych, premierzy, prezydenci w niektórych, chyba w jednym wypadku właściwie prezydenci, czyli w wypadku francuskim się spotkali. No i ważny szczyt, bo dotyczący migracji, konkluzje są znane, nawet są przetłumaczone przez unijne służby na język polski, można po nie sięgnąć.
szczególnie ciekawy punkt od 35 do 39, mówiące właśnie o migracji jako konkluzję z Rady. No i z jednej strony Donald Tusk się cieszy, tak, Unia Europejska przyjęła naszą percepcję zaostrzania walki na granicy, więc Donald Tusk w tej swojej świeżej polityce antymigracyjnej, którą w kampanii trudno było zauważyć, że tak ostro pójdzie, ma sprzymierzeńców, no ale z drugiej strony ludzie inni patrzą na dokumenty i mówią, no jest ten punkt, który mówi, że trzeba walczyć w sposób, że trzeba walczyć z migracją także w sposób niestandardowy, no ale też jest punkt wcześniejszy, 35, 36, które mówią o szybszym wdrażaniu paktu migracyjnego. To co właściwie udało się ugrać i ustalić na szczycie Rady Europejskiej, w którym kierunku będzie szła wspólnota, w kierunku walki z migracją, czy w kierunku no, i walki, ale też przerzucania kłopotu jak gorący kartofel z jednego do z jednych państw na inne państwa członkowskie. To będzie szło w stronę szybkiego wdrażania paktu migracyjnego, który przez część elity europejskiej uważany jest właśnie za środek, który ma służyć się również i zwalczaniu zjawiska nielegalnej imigracji, choć oczywiście to nie będzie tak ładnie, jakby się to wydawało. Jest zgoda wszystkich krajów, choć Węgry najbardziej protestowały przeciwko temu, Polska formalnie częściowo też, by jednak szybko wdrażać pakt migracyjny. A to, co uzyskał premier Donald Tusk, czyli kwestię tego możliwości zawieszenia azylu, to jest to zupełnie co innego, to są dwa różne pojęcia, bo ile mamy w Polsce podań o azyl, nawet jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy próbują szturmować naszą wschodnią granicę, to są szczątkowe dane. Zatem z jednej strony, owszem, tutaj będzie zawieszone prawo azylu, co też może mieć negatywne konsekwencje, bo tak jak mówił prezydent Andrzej Duda, były premier Mateusz Morawiecki, to będzie rozciągnięte również na przykład na opozycjonistów białoruskich, którzy chcieliby się przedostać do Europy, w tym momencie takiej możliwości nie będą mieli. A z tych ludzi, których rzekomo miałoby to dotyczyć, czyli tych nielegalnych migrantów szturmujących polską wschodnią granicę, jest bardzo niewielu. A w tym czasie to jest coś, co się udało ugrać premierowi Tuskowi, ale jednocześnie Niemcy będą mogli dalej odsyłać do Polski tych wszystkich migrantów, którzy się znaleźli na terenie Niemiec, a którzy według Niemiec przeszli, dostali się z terytorium Polski, choć wcale to nie jest udowodnione. Cokolwiek mogą powiedzieć, ale nie jest to pewne, że ci ludzie faktycznie przekroczyli polską granicę, przeszli z Polski i przedostali się do Niemiec. Zatem właściwie najważniejsza konkluzja jest taka, że pakt migracyjny ma być wdrażany. Oczywiście jest mowa o tym, o zachęcaniu krajów członkowskich do tego, by zawierały umowy dwustronne. No i tutaj mamy bardzo ciekawy przykład, dosłownie też świeżuteńki, jak bułeczka z piekarni. Sprawa dotycząca umowy między Włochami a Albanią o odsyłaniu, o readmisji migrantów. Umowa, która ma już jakiś czas, zresztą jest to o tym od lat w Europie dyskutowano, że może warto się dogadać z krajami trzecimi, gdzie które no, za nasze pieniądze zabrałyby nam kłopot z głowy, czy się trzymałyby migrantów. To pierwsze takie duże porozumienie to Angela Merkel, kiedy już zaczęło się sypać, tak, z Turcją, już wtedy jednak okazało się, że kultura willkommen może przynieść kłopoty, to dogadała się z Recepem Erdoanem, żeby on za pieniądze, 3 miliardy euro, piechotą nie chodzi, trzymał w obozach dla uchodźców w trudnych warunkach uchodźców, migrantów z Syrii na swoim terytorium. Erdoğan pieniądze wziął, chyba w infrastrukturę dla migrantów to nie poszło, bo tam warunki są i były bardzo trudne, ale trochę sytuację budżetową i finansową Turcji podreperowało. Francja też ma takie pomysły, no i Giorgia Meloni też miała swój pomysł z Albanią i teraz wydaje się, że politycy mogą robić jedno, ludzie mogą głosować za walką z migracją, za rozwiązaniem kłopotu, ale jest jeszcze jedna instancja w dojrzałych demokracjach, która wybrana osoba nie jest, nie startuje, nie kandyduje, ale ma władzę. Nadzwyczajna. Tak jest. Kasta nadzwyczajna. To jest piękna historia, opowiadaj Dominiko, bo to jest tak pouczające, że aż warto teraz wyostrzyć słuch, bo to pokazuje, w którym momencie jest europejska demokracja i co my jako narody europejskie sobie możemy, a co potem z tego wychodzi. No właśnie.
Premier Meloni wynegocjowała umowę rok temu już z Albanią. Teraz po roku zaczęło to wchodzić w życie, a tu nagle wyskakuje sąd w Rzymie, który podważa to i mówi, że nie może być to realizowane, bo jest to sprzeczne z prawami człowieka. I to nie jest pierwszy przypadek, kiedy sądy w taki sposób działają. Zarówno sądy włoskie, to przecież już wcześniej Salvini, który chciał odsyłać migrantów, chciał naprawdę strzec morskiej granicy Włoch. Za każdym razem borykał się z tak zwanymi obrońcami praw człowieka oraz sądami włoskimi, ale to również się dzieje w przypadku Francji czy Niemiec. Za każdym razem pokazują się sędziowie, którzy naprawdę stali się przynajmniej część sędziów, bo nie chcę wszystkich do jednego worka wrzucać, wszystkich obrażać, ale część, tak jak powiedziała jedna z pań w Polsce, uważa się za kastę nadzwyczajną i faktycznie jest taką kastą, jest ponad wszystkim. Swoją drogą nie mam pojęcia, dlaczego sędziowie mają immunitety. Jest to coś, co jest przeżytkiem i powinno być chyba kiedyś w końcu zlikwidowane. W każdym razie państwo państwem, rozwiązania polityczne rozwiązaniami politycznymi, wybory obywateli i wola obywateli wolą obywateli, a sądy decydują to, co właśnie decydują, kierując się kwestiami praw człowieka. To jest świeża historia związana z Włochami. Inna sprawa, na co część ludzi, ekspertów, komentatorów zwróciła uwagę, czy faktycznie Albania jest dobrym krajem do przetrzymywania nielegalnych migrantów, bo przecież Albania nie jest członkiem Unii Europejskiej, co prawda, ale leży w Europie, to jest państwo europejskie. A nie mówiąc o tym, że jeżeli popatrzymy, bardzo dziękuję pani Alinie Petrowej, dziennikarce, półbułgarce, stąd mamy takie bałkańskie koneksje, która uświadomiła mi coś, o czym ja zapomniałam, że przecież struktura religijna Albanii jest już teraz dosyć mieszana. Poza grupą katolików to jednak jest większość muzułmanów. Czyli Albania i tak jest już krajem, w którym wcześniej były dosyć silne tendencje islamistyczne. Nie mówię o muzułmanach jako muzułmanach, ale właśnie islamistach jako tym politycznym o zabarwieniu terrorystycznym ruchu też Albanii i Kosowo wizytował swego czasu Osama Bin Laden. Nawet miał paszport albański również między innymi. Zatem to ryzyko już wcześniej istniało i teraz jeżeli się odsyłać będzie tam migrantów, z których część przynajmniej jest muzułmanami, a w grupie tych muzułmanów może być część radykalnych, no to też nie jest to dobry pomysł, bo hoduje się w tym momencie państwo islamskie na terenie Europy. Nie Unii Europejskiej, co prawda, ale przecież Albania nie jest oddzielona murami, no i chwała Bogu, bo nie wolno by było czegoś takiego zrobić, ale jest to kraj europejski, zatem to jest takie rozwiązanie tylko czasowe, o wiele lepsze jest rozwiązanie, podpisanie tego typu umowy z Tunezją, chociażby czy z Egiptem, o co się również starała premier Meloni. Takich umów na razie nie ma i nie wiadomo, czy pogoda z Albanią będzie dotrzymana, bo jest wyrok sądu. No więc, więc tam mogło być podobnie. Zobaczymy, co zrobi i naród włoski, i społeczeństwo włoskie, wyborcy, ale też sama Giorgia Meloni, jak sobie poradzi z tą obstrukcją i z tym z wyrokiem nadzwyczajnej kasty. Znając temperament premier Meloni, to można podejrzewać, że raczej uszu po sobie nie położy, bo to jest kobieta o silnym charakterze, dosyć temperamentna i mająca bardzo wojowniczą naturę. Ale też niezwykle ostrożna. Czy to już o tym tak często mówiliśmy, że... Tak. My to w Polsce przeżywamy dopiero od niedawna, jak Bruksela potrafi zmieniać rządy na te, które są jej powolne, z tych, z którymi toczyła walkę. Mm-hmm. Włosi tą historię mają dłuższą i chyba tą wiedzę i to doświadczenie Giorgia Meloni sobie dość dobrze przyswoiła, stąd jakby popatrzeć na jej agendę. Ona oczywiście wprowadza niektóre pomysły swojej polityki, ale tam nie ma otwartej wojny. Giorgia Meloni jakby się poruszała, i chyba słusznie, po polu minowym tak stąpa, więc no też bo ona pytanie... ma też koalicjantów, ma przecież koalicjantem jest Forza Italia, byłego świętej pamięci premiera Silvia Berlusconiego, czyli partia mainstreamowa, należąca do Europejskiej Partii Ludowej, a też ambicją i marzeniem samej Meloni, o czym mi mówią
mówili Włosi koledzy dziennikarze przede wszystkim, jest należenie do mainstreamu europejskiego. I stąd też taka bardzo ostrożna, bardzo taka wieloznaczna polityka, jaką prowadzi Meloni. Nie jest to na pewno kurs ostro konfrontacyjny, który zapowiada, będąc jeszcze w opozycji. Stara się dostać to, co Kacper Kita opisał, no też autor książki takiej krótkiej, zwięzłej, ale bardzo ciekawej o Georgii Meloni, a dokładnie o najnowszej historii partii wywodzących się de facto z ruchu faszystowskiego, bo bracia Włosi no swoje korzenie polityczne mają w partiach związanych z Włochami Benito Mussoliniego. Ale też ale w kontekście Francji i Marine Le Pen wypisał o dediabolizacji. Rzeczywiście najbliżej tej dediabolizacji, czyli ściągnięcia pewnego piętna i tym samym kordonu sanitarnego, jest właśnie Giorgia Meloni, która stara się w ten europejski mainstream wgryźć. Stąd ciekawy jestem, jaka będzie jej reakcja na ten wyrok sądu w Rzymie, który wysadził w powietrze istotną część własnej koncepcji premier Włoch. Tu może być o tyle ciekawie, przepraszam, że ci przerywam, wchodzę w słowo, bo jeżeli chodzi o podejście Komisji Europejskiej, to Komisja Europejska przyklasnęła temu pomysłowi. Komisja Europejska poparła konkretnie tę umowę między Włochami a Albanią, jest za tym. No i właśnie też w tych swoich planach dotyczących polityki migracyjnej mówi o tym, by kraje członkowskie na tego typu umowy się decydowały. Zatem w tym wypadku Komisja Europejska nie będzie tą instytucją, instancją, która by bardzo ostro oceniała premier Włoch za to, że ona na przykład będzie kwestionować decyzję sądu. No dobrze, ale też dokończmy cały ten element Rady Europejskiej. Czego się spodziewać? Co znaczy przyspieszenie wdrażania paktu migracyjnego? To oznacza, że w tym roku, w przyszłym roku pojawią się migranci, w jakiej liczbie i co z nimi zrobimy? To te parę kluczowych pytań, na które ja osobiście nie znam odpowiedzi, w tym to kluczowe, co takie kraje jak Polska, co nasza ojczyzna ma z tymi ludźmi, którzy tutaj przyjadą w ramach tej relokacji zrobić, bo no Polska jest coraz bardziej atrakcyjna materialnie dla przybyszów, to widzimy na ulicach zwłaszcza dużych, ale już nie tylko dużych miast, że ta migracja jest spora i że ci ludzie już często nie traktują Polski jako przystanek, tylko jako docelowe miejsce migracji, czy to legalnej, czy to nielegalnej, no ale ci nielegalni jednak wydaje się, że bardziej ciążą ku Francji, ku Niemcom, ku Niderlandom, a czasami nawet poza Unią Europejską, do Wielkiej Brytanii, do Londynu, słynna dżungla w Calais, prawda? Warto tutaj przypomnieć. Co my będziemy, co znaczy przyspieszenie prac nad paktem migracyjnym, co to będzie dla takiego zwykłego słuchacza Radia Wnet mogło oznaczać? Do tego jeszcze nie wiemy. Tym się będzie zajmować już nowa Komisja Europejska, która będzie powstawać niedługo. 4 listopada rozpoczną się wysłuchania kandydatów na komisarze i to właśnie ta nowa Komisja Europejska wespół z Parlamentem Europejskim, z Radą będzie się zajmować implementowaniem tego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie weszłoby to w życie, ale będzie presja duża, żeby te prace nie ślimaczyły się, ale bardzo szybko postępowały. No dobrze, jeżeli będą postępować, to co, to relokacja będzie uruchomiona? To, no bo jeżeli dobrze pamiętam te pierwotne zapisy paktu migracyjnego, a potem dyskutowaliśmy parę ładnych miesięcy temu, no to najbardziej wyobraźnie rozpalało pomysł, żeby, i to jest też w tych konkluzjach napisane, że migracja jest wyzwaniem europejskim i będzie na poziomie europejskim rozwiązywana, no a tym mechanizmem jest oczywiście również zabezpieczanie granic zewnętrznych, ale także przesiedlanie migrantów wewnątrz Unii Europejskiej. Jakie to mogą być liczby migrantów? Jeden z polityków koalicji mówił o ilości migrantów. Nie, to aż tak nie będziemy iść, żeby odczłowieczać migrantów. Nie jesteśmy z koalicji rządzącej. Liczba, jaka konkretna liczba migrantów może wchodzić w rachubę przy tego typu relokacji? Wydaje mi się, że w przypadku Polski, z tego co słyszałam, to kilkadziesiąt tysięcy osób nawet. Oczywiście nie od razu to będzie partiami i też Polska oczywiście na początku będzie mogła się powoływać na sytuację nadzwyczajną, bo tam było też, taki był bardzo ważny punkt w tym pakcie migracyjnym dotyczący tego, że z tego mechanizmu mogą być wyłączone kraje,
w szczególnej sytuacji. No i Polska, jako że wciąż jeszcze ma bardzo dużą grupę migrantów, uchodźców z Ukrainy, będzie mogła podnieść to i zażądać czasowego wyłączenia z tego mechanizmu. Ale na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska. Zatem to nie jest tak z automatu, że Polska mówi halo, my mamy bardzo dużo Ukraińców i to nas bardzo dużo kosztuje i nie mamy pieniędzy i możliwości, by przyjmować jeszcze migrantów, uchodźców z innych części świata. I wszyscy mówią, no jasne, rozumiemy was. Nie. Tu Polska będzie musiała wysłać dokumenty, Komisja Europejska następnie będzie to analizować i dopiero potem wyda decyzję. I nawet jeśli będzie to decyzja dobra dla Polski, to nie będzie na stałe, tylko to będzie dotyczyć roku. A po roku sytuacja wróci, tym bardziej, że przecież też jeśli zakończy się wojna na Ukrainie, wracamy do tematu, o którym zaczęliśmy rozmowę i chwała Bogu zakończy się w miarę szybko, to część z Ukraińców, którzy są w Polsce, albo będzie chciała wrócić na Ukrainę, a z kolei ci, nawet jeśli będą ci, którzy będą chcieli zostać w Polsce, a taka grupa wydaje mi się, że będzie całkiem spora, no oni już nie będą traktowani jako uchodźcy wojenni, no bo przecież jak nie ma wojny, to nie są oni uchodźcami. Zatem Polska nie będzie się mogła powoływać już właśnie na ten kazus ukraiński i nie będzie się mogła domagać wyłączenia z tego mechanizmu, czyli będzie po prostu dystrybucja na normalnych warunkach proporcjonalnych migrantów do Polski. W tym momencie nie podejmuje się mówienia, jakie liczby, kiedy dokładnie. To jest też, wydaje mi się, zadanie dla naszych polityków, europosłów na przykład, żeby chociażby ja na przykład się czegoś od nich dowiedziała, a nie w drugą stronę, by nie działał to w drugą stronę, ale to już Dominiko, nie, jest złośliwa. Właśnie nie wiem, czy twoje nadzieje nie będą płonne, znając jakoś, no mamy bardzo świeżą reprezentację europosłów w wielu miejscach, więc oni dopiero później się wdrażają i zaczynają powoli oczywiście rozumieć, jak wygląda de facto sam mechanizm prowadzenia polityki, mechanizm dowiadywania się pewnych rzeczy na forum europejskim. No dobrze, to skoro szczegóły przed nami, to tylko ogólnie opisz, jakie są wrażenia i czy faktycznie Donald Tusk nie tylko PR-owo, ale i realnie może mówić, że wygrał, że przywozi sukces w aktualnym tygodniu odbywającej się Rady Europejskiej. Dostał w szalupę ratunkową w postaci akceptacji tego pomysłu dotyczącego azylu. Zatem jest to coś, co może wykorzystać, mówiąc, że odniósł sukces, natomiast to nie zmienia meritum, to nie zmienia samej kwestii tego, że pakt migracyjny został przyklepany i to nie jest dobra wiadomość dla Polski. No to na koniec temat związany z tym, czym się kończy migracja? Ty, Dominiko, na co dzień mieszkasz w Brukseli. Tam były wybory lokalne do rad dzielnic. Ja nawet mówiąc szczerze, nie znam dokładnie, czy w ogóle nawet z grubsza nie znam mechanizmu, jak się wybierać. Tam są burmistrzowie w każdej dzielnicy wybierani lokalnie. Burmistrzowie, tak. Tak, i jak rozumiem, oni mają jakoś tam, jest jakiś cały prezydent całej Brukseli, są ci burmistrzowie lokalnych dzielnic, no i wydaje się, że w tych lokalnych dzielnicach wyborcy, którzy bardzo lubią ciekawie, bo tak, kulturę islamu, wygrali. Jak to wygląda? Czy jest tak, że islam triumfuje w stolicy Europy? Jest bardzo ciekawa sytuacja. Te wybory były w niedzielę, tydzień temu. Wybory lokalne na terenie całej Belgii i wynik jest tak, w zależności od tego, na jaką część Belgii patrzymy, bo jest odmienny, inny wynik w przypadku Flandrii, inny w przypadku Walonii i w Brukseli jeszcze inna sytuacja. Tradycyjnie zwycięzcami są partie mainstreamowe, czyli socjaliści, zieloni, ekolo i partia liberalna. Natomiast po raz pierwszy w tych wyborach wystartowała, ja mówię o wyborach lokalnych, nowa partia, która się ma ściągawkę, napisałam sobie, bo jeszcze nie znam na pamięć tej nazwy, jest to Team Fuad Aydar.
Fuad Haidar. Tradycyjna nazwa belgijskich partii politycznych, prawda? Tak, pan Fuad Haidar to od jego nazwiska pochodzi. Ta nazwa ruchu jest Marokańczykiem o belgijskim obywatelstwie. On działał i karierę zaczynał jako polityk flamandzkich socjalistów. To mu dało rozpoznawalność, dzięki temu wszedł do polityki, po czym doszedł do wniosku, że właściwie więcej dla swojej społeczności zwojuje, tworząc własną partię, własny ruch polityczny. Po raz pierwszy ten ruch się zaprezentował na scenie politycznej świeżutko. Raptem 3-4 miesiące temu, w czerwcu, kiedy były w Belgii równolegle w tym samym dniu wybory do Parlamentu Europejskiego, ale także wybory belgijskie, parlamentarne. No i wówczas się ta partia pojawiła na scenie politycznej, a teraz w tych wyborach lokalnych, w przypadku kilku przynajmniej dzielnic w Brukseli, zdobyła od 12 do 17% głosów. To jest naprawdę olbrzymi sukces nowego ruchu politycznego. Oczywiście można powiedzieć, łudzić się tym, że na przykład dzielnice, w których ta partia triumfowała, czyli chociażby Molenbeek, słynny Saint-Jos, czy nawet Skarbek, są to dzielnice, w których muzułmanów jest o wiele więcej niż poparcia uzyskała ta partia, ten ruch, a ten ruch wprost odwoływał się, kierował swoje apele do muzułmanów, także do tych mieszkańców Brukseli, którzy przyjechali i Belgii z innych kontynentów, czyli z Afryki, z Bliskiego Wschodu. I na przykład w Molenbeeku już jest bodajże 48% muzułmańskiej ludności. Wśród nich są Marokańczycy przede wszystkim, ale też dużo Turków. A tymczasem zdaje się 17 czy 16% otrzymał ruch pana Fuada, co wydaje się świadczyć o tym, że nie wszyscy zagłosowali, właśnie ci mieszkańcy tej dzielnicy, na niego, ale po pierwsze część z nich, znacząca część oddała głosy na socjalistów, bo socjaliści zawsze dbają o ten elektorat, licząc na to, że jak będą się upodlizywać za pomocą oferowania benefitów społecznych, no to wówczas będą mieli przynajmniej w tej grupie poparcie, a to z kolei będzie zagrażać konserwatystom, których już jest coraz mniej, są właściwie szczątkowi, i będzie umacniać socjalistów. Ale to po pierwsze tak, część z chociaż Marokańczyków głosowała wciąż jeszcze na socjalistów, a w następnych wyborach ta partia może osiągnąć i osiągnie pewnie o wiele większy wynik. A jaki ma program, jeżeli chce reprezentować wyborców pochodzenia muzułmańskiego? Tak rozumiem, jest to partia, która gdzieś w swoim programie ma zasady islamu, ba nawet prawo szariatu wpisane, czy jeszcze nie? Jaki jest program tej partii? To nie jest jeszcze, oni stopniowo wchodzą, to nie jest partia szariat dla Belgii, która swego czasu się pojawiła i wprost głosiła przyjęcie szariatu w Belgii, czyli prawa koranicznego. Ta partia bardziej się odwołuje do sytuacji materialnej, finansowej. I to jest bardzo sprytne, ale są bezpośrednie powiązania tejże partii z bractwem muzułmańskim. Bardzo ciekawe, bo poprzednia burmistrz dzielnicy, no i właśnie teraz już nie pamiętam, czy Skarbek, Saint-Jos czy Molenbeek, w każdym razie odchodząca pani burmistrz, zaprezentowała się na niedługi czas przed wyborami na spotkaniu jakimś na tle trzech flag. Flagi Belgii, flagi Maroka i flagi Palestyny. I to zostało przez część ludzi bardzo źle odebrane, że jednak no bez przesady. To jest jednak wciąż Królestwo Belgii, a nie Palestyna czy Maroko, i nie mieszajmy porządków. Ta nowa partia, ten nowy ruch bardzo ostrożnie działa i wie, że gdyby zaczął głosić hasła radykalnie islamskie od razu na wstępie, to by mogły być podejmowane jakieś próby delegalizacji tej partii. Tak jak było w przypadku partii Szariat, o której wcześniej wspomniałam, szariat. Zatem to jest na razie w ten sposób, natomiast są wykazane, udowodnione przez dziennikarzy, specjalistów, powiązania tego pana i jego nowego ruchu z bractwem muzułmańskim. No i to nie jest dobra wiadomość dla Belgii, dla Brukseli, bo
To pokazuje, że ten proces jednak trwa. I niestety wyśmiewane, czasami uważane za takiego memoicznego, właściwie jego książka bardziej Uległość, czyli Michel Houellebecq, pisząc o wizji Francji w 2020 roku, a pisał to kilka lat wcześniej, niewiele się pomylił, bo to teraz możemy mówić o Belgii 2024 roku. Francji to też dotyczy, choć w mniejszym stopniu. No tak wygląda rzeczywistość w Brukseli. Oczywiście też nie chcę, byłabym nieuczciwa, bo znam ludzi z Maroka. Najczęściej są to ludzie, których poznaję w taksówkach, w Uberze czy w sklepach. I część z nich jest bardzo sympatyczna, jest zintegrowana, pracuje, więc nie można mówić, że wszyscy muzułmanie mają złowrogie zamiary w stosunku do Belgii, w stosunku do Europy, w stosunku do chrześcijan, w stosunku także do ateistów, ale jednak część z nich, do czego jest zdolna, to pokazała zamachy chociażby w Brukseli w 2016 roku, 22 marca, wcześniej też w Paryżu, kilka miesięcy wcześniej, 13 listopada, tropy wiodły do dzielnicy Molenbeek. I było to już to pokolenie niby zintegrowanych Marokańczyków. Zatem ciekawa przyszłość przed nami. Będę to obserwować z rosnącym zainteresowaniem. Natomiast bardzo mnie śmieszą, smucą, bawią. Mam bardzo ambiwalentne i szerokie odczucia co do tego reakcji niektórych Belgów, dziennikarzy, na przykład z głównego nurtu, którzy w niedzielę słuchałam radia belgijskiego. Bardzo się cieszyli, że fantastycznie, fantastycznie, no bo fantastycznie, bo skrajna prawica nie triumfuje. To jest najważniejsze. Gdzie ja posłucham wyników ale tych triumfuje wyborów. Ale partia islamska i to już tak, jest... Ale na przykład we Flandrii, w wielu miastach, chociażby Antwerpii, bardzo, bardzo dobry wynik zarówno w partii NVA, czyli Niezależny Sojusz Flamandzki, ale także w Vlaams Belang, i teraz flamandzki, czyli partii uważanych za prawicowe. Jednak Flandria ma tutaj inne podejście. Zresztą na terenie Walonii nie ma żadnej partii konserwatywnej jako takiej prawicowej. Zatem to też wiele mówi. Zatem te wybory pokazały jeszcze jedno, że wewnątrz Belgii, samej Belgii, nasila się podział między Flandrię a Walonię. No i pytanie, czy ten podział kiedyś rozerwie Królestwo Belgii? Na szczęście Belgowie nie mają bałkańskiego temperamentu. Zatem tak. Jest szansa na to, że nawet jak dojdzie kiedyś do rozpadu, choć wydaje mi się, że to nie jest kwestia najbliższych miesięcy, to nie przybierze on rozmiarów takich jak... nie będzie on oznaczał takiej tragedii unożonej we krwi, jak to było w przypadku rozpadu Jugosławii. No, Belgia kiedyś jak się dzieliła, czy wywalczała także samodzielność, to jednak we krwi i w huku działo, za czym jak to będzie teraz. Na razie bez rozlewu krwi partia muzułmańska zdobywa sobie coraz większe poparcie i być może też na koniec będzie gdzieś współrządzić, która z dzielnicy będzie tak, że ta partia muzułmańska będzie dzierżyć czy współdzierżyć władzę. Trwają negocjacje, jeszcze nie są znane pełne wyniki negocjacji, natomiast głównie raczej socjaliści będą burmistrzami w przypadku takich dzielnic, ale oczywiście będą też sojusze, również z udziałem tej partii, bo jej nie dotyczy kordon sanitarny, a na przykład burmistrz dzielnicy Skarbek jest z pochodzenia Turkiem. Pan Hasan, nazwiska niestety nie pamiętam. Cieszył się sporym poparciem właśnie tej społeczności tureckiej, ale też marokańskiej. Chociaż nie wiem, bo to musiałabym sprawdzić, a nie chcę nikogo wprowadzić w błąd, czy on był reprezentantem tej partii, czy też socjalistycznej. Moim zdaniem raczej chyba socjalistą jest, ale to muszę sprawdzić, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd. No i tak socjalizm razem z islamem buduje nową Europę.
W Brukseli, o czym mówiliśmy, Dominika Ciosić. A właśnie, ważne ogłoszenie, zamykamy konkurs na nazwę, mamy już propozycję, będziemy teraz myśleć z Dominiką, którą wybrać, mam swojego faworyta. Dominika, nie wiem, czy też ma, ale wszystko na to wskazuje, że za tydzień już ogłosimy tą nazwę, będziemy nagrywać dżingle i ten etap może trochę przydługi, ale wszystko, co długo trwa, musi mieć swój rozpęd. Tak, dobra powieść musi mieć odpowiedni wstęp i rozwinięcie akcji, więc my powoli tą akcję i ten wstęp będziemy zamykać i tym koronnym elementem, krokiem będzie oficjalna nazwa i tradycyjnie światło mi zgasło na koniec. I światło zgasło na koniec, to jest sygnał, że stawiamy kropkę, więc pod tym odcinkiem w komentarzach już raczej proszę tych propozycji nie umieszczać. Mamy już wszystko, a do mnie wszedł pies, więc to już jest absolutny sygnał końca. Dominika Ciosi, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wyjątkowo na YouTubie w niedzielę, za tydzień już w sobotę karnie wracamy o 11:00. Wszystko na swoje miejsce. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Dominiko, dziękuję za bardzo dziękuję. Wzajemnie. Za opis wiedzy i za opis sytuacji i za wiedzę na temat kuluarów unijnej i brukselskiej polityki, brukselsko-belgijskiej. Widzimy się w sobotę. Do zobaczenia.